Cały sezon przygotowawczy przed igrzyskami świadczył o tym, że wszyscy jesteśmy w dobrej formie, więc widzieliśmy, że w tych rankingach jesteśmy dosyć wysoko i możemy nawiązać rywalizację o medal. W samym Tokio, kiedy zobaczyliśmy, z jaką ekipą przyleciały Stany, wiedzieliśmy, że ten złoty medal może być też poza zasięgiem, natomiast byliśmy nastawieni bardzo optymistycznie. Już po samym wpadnięciu na metę, to jest wielka mieszanina emocji. Na początku to takie niedowierzanie, szczypałem się, czy to naprawdę się dzieje, ale przede wszystkim taka wielka duma, spełnienie i wzruszenie. Życie po igrzyskach zmieniło się o 180 stopni, musiałem podjąć wiele istotnych decyzji, troszeczkę zmienić priorytety. Teraz głównie koncentruję się na sporcie wyczynowym, także dużo nowych wyzwań, może trochę więcej presji. Na Politechnikę Łódzką trafiłem za sprawą zmiany trenera. Zaczynałem swoją karierę w Chorzowie, postanowiłem się przeprowadzić do Łodzi i Politechnika Łódzka była też dobrym takim zamiennikiem, jakby wypełniła mi tę lukę, zapewniała dobre wsparcie. Myślę, co ważniejsze, spotkałem tam ludzi, którzy naprawdę otwierali mi drzwi, żebym ukończył te studia, mógł zaliczać laboratoria w innych terminach, bo przy dużej ilości wyjazdów, zgrupowań jest to po prostu trudne. Aktualnie pracuję nad doktoratem z krystalografii białek. Plany są, powiedzmy, troszeczkę odłożone w czasie, ale nadal takie same, że chciałbym jednak pracować naukowo w przyszłości. Czy sport akademicki może być początkiem kariery zawodowej? Myślę, że to było na pewno duże wsparcie i świetna okazja do zbierania doświadczenia właśnie, bo te imprezy są przeważnie z bardzo wielkim rozmachem. To dla mnie są takie małe igrzyska olimpijskie, ponieważ jest ten klimat takiej wioski, są państwa z całego świata na niej, jest wysoki poziom sportowy. Zapraszam na Europejskie Igrzyska Akademickie. Łódź Weekend!